Kolejny dzień, kolejny trening. Nie daj się wirusowi, zostań w domu i trenuj razem z Kobierzyckim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Witamy serdecznie na następnym naszym spotkaniu z Moniką i ze mną poprowadzimy następny trening. Zaczynamy od rozgrzewki, luźno, głowa do przodu, do tyłu, w jedną stronę cały czas. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, przechodzimy na bok, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Rączki do przodu, krążenia ramion do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Do przodu przenosimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozkładamy ramiona na bok. Krążenia w stawie łokciowym do środka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rączki kładziemy na bioderka i kręcenie bioderek w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Stopy razem. Podtrzymujemy kolana i krążenia kolana w jedną stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. W drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Prostujemy kręgosłup, dociskamy palce do podłoża i kółka piętą dogrzewamy staw skokowy. Yes. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Zmiana nogi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przechodzimy do rozgrzewki dynamiczniejszej. Zaczynamy od pajacyka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Około 20 powtórzeń. Dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przechodzimy do przeskoków do przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. Wysoko łokcie na wysokości barków i przeciwskręty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ręce swobodnie i uderzamy piętami w pośladki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I luźno podskoki i przód, tył, nóżki. Raz, obie stopy, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeszcze dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Rozgrzaliśmy się i przechodzimy do zasadniczego treningu. Siadamy na parkiecie, na podłodze. Jedna nóżka wyżej, wysoko, kolana złączone ze sobą i zaczynamy tak zwany kozaczek. Pupa podniesiona i przeskoki. Na początku wolno, później coraz szybciej. Raz. To jest tylko, żeby wam pokazać, w jaki sposób to się wykonuje. Dwa. I zasadnicze ćwiczenie robimy non-stop. Zaczynamy. Raz.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Staramy się, żeby kolano było cały czas blisko drugiego, pięta wysoko i dynamicznie przeskakujemy. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zatrzymujemy się, chwila odpoczynku i zaczynamy drugą serię tego samego ćwiczenia, już bardziej dynamicznie. Start. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Około 30 powtórzeń. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I zatrzymujemy się. Powstańmy. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. No, partie nóg. Zwykłe przysiady. Przypominam o bardzo ważnym elemencie tego przysiadu. Kręgosłup z tyłu musi być prosty, a kolana nie mogą przekraczać linii naszych palców. Szeroki rozkrok. Rączki przed sobą. I dynamiczny przysiad, powiedzmy 30 powtórzeń. I zaczynamy. Rączki w dół. I raz, dwa, trzy, cztery. Na początku wolno. 6, 7, 8, 9, 10. Po pierwsze dziesiątce przyspieszamy. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i ostatnią dziesiątkę bardzo szybko. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zatrzymujemy się, uspokajamy oddech. Przechodzimy do partii rąk. Poćwiczymy dzisiaj sobie dwie wersje jednego ćwiczenia. Wersja dość mocna i wersja light. Zademonstruję Państwu teraz wersję tak zwanego pajączka. Jest to ciężkie ćwiczenie. Później zademonstruję wersję troszeczkę lżejszą. Dłonie razem, postawa jak do pompki. W momencie przeskoku szeroko dłonie, szeroko nogi z lekkim ugięciem łokci, czyli wejście do tak zwanej pompki. Raz, przytrzymujemy 3 sekundy, dwa, powrót, raz, powrót, raz, powrót, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. No i oczywiście wersję light, troszeczkę zubożoną, ta sama postawa. Jednakże same ręce odchodzą w krótkim etapie. 3, 4 i 5. Stajemy, regulujemy oddech. Przechodzimy do następnego ćwiczenia. Jest to ćwiczenie tak zwane bieg górski. Kształtuje bardzo mocno partię brzucha. Podpieramy się. Nóżki do tyłu, jedna nóżka ugięta i wykonujemy nie przeskoki, a bieg, czyli odpychanie jak najbliżej kolano blisko klatki piersiowej. W ten sposób. I zaczynamy. Nasz kręgosłup musi być wyprostowany, nie podnosimy biodra do góry w tym stylu. Wszystko jest na poziomie, staramy się patrzeć przy siebie. Zróżnicowana jest tylko prędkość, raz szybko, raz wolno. 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wstajemy, regulujemy oddech i przechodzimy do następnego ćwiczenia. Już wzmacniamy nasze nogi. Poprzednio pokazałem wersję przysiadów. Teraz dołączymy do tego przeskok do przodu. Będzie to troszeczkę ciężej, ale też wzbogacimy nasze ćwiczenie o większe obciążenie. Luźno, rączki opuszczone, skok do przodu z przysiadem. Raz, dwa.
dwa do tyłu. Na początku pokażę Wam, jak to się wykonuje, a później będziemy przyspieszać. Dwa, trzy, cztery, pięć i przyspieszamy. Sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I jeszcze pięć na sam koniec, szybko. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Rozluźniamy się, oddychamy. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia w dniu dzisiejszym. Ćwiczenie Wam znane. Nazywamy je burpees. Pokażę dwie formy tego. Podstawową, bezwysiłkową, aż tak dużo. Drugą troszeczkę wzmocnioną. To jest z pozycji stojącej. Wschodzimy do tak zwanej pompki, czyli do podporu przodem. Nie uginamy w ogóle łokci. Podciągamy z podskokiem kolana do klatki piersiowej. Skacząc do góry, wykonujemy tak zwanego pustego pajacyka. Mniej więcej to w tym wygląda. Po co to mostruje 10. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Możemy przyspieszyć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I forma troszeczkę uboższa, lżejsza. To jest bez podskoku do góry, ale zejście na troszeczkę inne. Jest przykład. Pokładziemy nogi, odnosimy w dwóch stopach, dokładamy, wstajemy i klaszczemy. Jeszcze raz, przykład, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Wybierzecie sobie swoją formę. Na początku lżej, później coraz mocniej. Na sam koniec, jak zwykle, powinno się przeprowadzić rozciąganie, stretching celem uwolnienia zmęczenia z mięśni, celem obniżenia mikrourazów, które w trakcie treningu wychodzą. Zaczniemy od rozluźnienia kręgosłupa, rozluźnienia partii górnych, pochylamy się w dół, ręce luźno, zwisamy głowę luźno w dół, nic nie wykonujemy, żadnych wagowych skłonów, chwila odpoczynku, relaksu i teraz rotacyjnie w lewo, nie skręcamy biodra, przytrzymujemy w jednej stronie, rotacyjnie w drugą stronę i jeszcze raz, i jeszcze raz do góry. Rozluźmy troszeczkę kręgosłup, nóżka do przodu, palce zadarte do góry, kolano wyprostowane, rączki z tyłu zaplecione i klatką piersiową do kolana, głowa na wprost patrzy. Przytrzymujemy, rozciągamy łydkę, rozciągamy włókna podkolanowe. 10, 9, 8, 7, około 10 sekund. 4, 3, 2, 1. Zmiana nogi. To samo. Napięcie opieramy się palcem na siebie. Klatką piersiową do kolana. Przypominam, nie skinamy się głową do kolana. Ani klatką, ani szyją, czy brzuchem dociskamy. Wszystko jest w pozycji klatki. Wyprostowana głowa. Patrzymy przed siebie. Idziemy do góry. Rozluźniamy ręce, ponieważ obciążyliśmy się trochę przedramię. Rozciągniemy przedramię. Palce skierowane w dół. Chwytamy za palce, dociskamy do siebie, wypychając nadgarstek i wierzch dłoni do przodu. Przytrzymujemy około 10 sekund. Ok, zmiana. Druga ręka. Jednocześnie staramy się uspokoić oddech, zatrzymując go na moment, wydychając powoli. Super. Wyprostowane ręce, jedna wzdłuż nogi, druga ręka centralnie nad głową. Schylamy się w bok, nie przeciążając za bardzo wagi naszego ciała w jedną stronę.
trzymamy, utrzymujemy pozycję pionową, zmiana w drugą stronę. Też około 10 sekund. Wyprostowane i troszeczkę w kręgosłupie. Odkręcamy się do tyłu, trzymając odwiedzioną rękę. Bardzo mocno biodro staramy się przeciw skręt zrobić. Super, w drugą stronę. Przypominam o tym, żeby biodro przeciwskrętnie kierować w drugą stronę. Super. I na samym końcu ćwiczenie też bardzo fajne, naciągające stopy razem, palce na siebie, pięty odchodzą na zewnątrz. Pięty odchodzą na zewnątrz, tu taki trójkąt między stopami, kolana skierowane do środka i staramy się oczywiście klatką piersiową do kolan pochylić do przodu, utrzymując jak najkorzystniejszą pozycję rozciągającą nogi, plecy. Staramy się nie dotykać głową i wytrzymać około 10 sekund w tym lekkim, zaznaczam, lekkim bólu, takim dyskomforcie. Ok, wstajemy. My Państwu dziękujemy. Ćwiczenia rozciągające to w tym momencie jest dobry czas na odstresowywanie się. Dziękujemy Wam bardzo. Mam nadzieję, że z nami się dobrze bawiliście i zapraszamy już na następny odcinek. Do zobaczenia. Pamiętajcie, wirus na zewnątrz, Wy w domu trenujecie. Nie dajmy się wirusowi.